Jerzy Picowski, poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, badacz kultury romskiej i żydowskiej. Urodził się 4 września 1924 roku. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. Jako pisarz zadebiutował w 1946 roku na łamach pisma Dziś i Jutro. W maju 1948 roku, zmuszany przez tajne służby PRL, podpisał zobowiązanie do współpracy, ale jej nie podjął. Ukrywając się przed bezpieką, trafił do taboru cygańskiego, gdzie spędził 2 lata. Tam odkrył talent poetycki romskiej pisarki, poetki Bronisławy Bejs, znanej pod romskim imieniem Papusza. Po opuszczeniu taboru cygańskiego opublikował pracę Cyganie Polscy, za co został wyklęty przez cyganów razem z Bronisławą Bejs. W połowie lat 70. związał się z opozycją. Był sygnatariuszem listów protestacyjnych, członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, redaktorem niezależnego pisma literackiego Zapis, za co został objęty całkowitym zakazem publikacji, inwigilowany przez tajne służby PRL w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Cygan. Zmarł 9 maja 2006 roku. Nie mamy pojęcia, mówił tak.